nasz jest kolejną modlitwą o uzdrowienie. Jest taki fragment w Ojcze nasz, kiedy modlisz się o uwolnienie, uzdrowienie, który na końcu. Nie budź nas na pokusę, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas od złego. To jest świadomość. Jeśli będzie ta świadomość, to każdy Ojcze nasz jest wygrany. To jest piękna modlitwa w tym momencie. Ja wygrywam. Ja nie klepię pacierza, nie mówię byle czego, tylko modlę się właśnie o uzdrawianie. To są takie piękne dwie modlitwy. I tu niestety przegrywamy właśnie z grzechem. Przegrywamy z grzechem, ze złem, ponieważ to nas niszczy. I ja bym teraz pokazał grzechy ciężkie i grzechy lekkie. To jest tak. To jest człowiek. Szklaneczka, czyściutka, elegancka. I to jest właśnie, taka jest dusza człowieka. I Pan Bóg w tą duszę może nalewać łaskę. To taki obraz, takie porównanie. I teraz człowiek, będąc taką czystą, on taką czystą szklanką nie jest. My właśnie przez grzechy stajemy się coraz bardziej brudni. Prawda? Takiej czystości nigdy nie mamy. My się przez grzechy stajemy coraz bardziej brudni. I teraz to wygląda w ten sposób, że jeśli ja gdzieś przejdę obok jakiegoś zła, to zbrudzę się. Jeśli teraz przejdę znowu koło jakiegoś zła, to się znowu zbrudzę. I będę coraz bardziej taki mętny, coraz bardziej taki nieczytelny. Widzicie, coraz bardziej człowiek jest taki... I teraz to są wszystko grzechy lekkie, które potrafią, które niestety człowiek jakoś tak brudzą. I teraz Eucharystia i łaska elegancko to wszystko czyści. I my przez taką spowiedź generalną, znaczy przez spowiedź taką powszechną na mszy świętej, gdy się spowiadamy na mszy świętej, to właśnie Pan Jezus nam to wszystko czyści. Komunia Święta oczyszcza nas z grzechów lekkich. I dlatego do Komunii Świętej przystępujemy nie w nagrodę. Komunia Święta nie jest w nagrodę za to, że ktoś jest taki idealnie czysty i może iść do Komunii Świętej, bo się wyspowiadał. Może, oczywiście idzie do Komunii Świętej zaraz po spowiedzi, więc jest tak idealnie czysty. Ale do Komunii Świętej również przystępujemy z grzechami lekkimi, ponieważ komunia jest po to, żeby grzechy lekkie gładzić. I to właśnie Komunia Święta powoduje, że my się tych grzechów pozbywamy lekkich. Tak to jest. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. To jest właśnie ta szklanka brudna. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko jedno słowo, a moja dusza będzie uzdrowiona, czyli moja dusza znowu będzie czysta. Dlatego Komunia Święta uzdrawia. Komunia Święta jest dla ludzi, którzy mają grzechy lekkie. I dlatego do Komunii Świętej nie idę w nagrodę, tylko idę po lekarstwo. Komunia Święta, Pan Jezus, to nie jest taki torcik w nagrodę, taki kawałek ciasta, proszę bardzo, dziecko masz tutaj, tak dobrze, grzeczne dołaś, to proszę. Tylko Komunia Święta to jest właśnie lekarstwo, to jest pewien środek, specyfik, który uzdrowi pewne rzeczy. I Pan Jezus tak nas leczy. I to oczywiście, tak się właśnie sytuacja ma z grzechami lekkimi i z naszą duszą i z naszym sercem. Ale są sytuacje jeszcze o wiele bardziej groźne, to są właśnie takie sytuacje, kiedy ktoś popełni grzech ciężki. I tak jak wczoraj mówiłem, grzech ciężki jest dlatego ciężki, ponieważ ciężko jest to naprawić. Ponieważ ma ciężkie skutki. Ponieważ naprawdę długo się wlecze. I czasami skutki grzechu wychodzą po kilku latach. Jednego grzechu ciężkiego mogą wyjść po kilku latach. I z grzechem ciężkim jest właśnie tak, uwaga, niestety jest tak, jak tu widać. To się już nie wróci. To jest zniszczenie łaski Bożej. To jest szkoda, to jest zło, które jest nie do naprawienia.
To jest grzech ciężki. On ma ciężkie skutki. Ja to mogę teraz schować w papier i nie pokazywać innym, że to jest potłuczone i to jest szczaskane, ale to jest szczaskane. Rozumiecie? Tak niestety jest potem z człowiekiem, który ukrywa swoje grzechy ciężkie. On sobie może mówić, że to jest całe. A to nie jest grzech. Nie, nie, nie. To się Kościół myli. To se Kościół tak ponad... To nie jest grzechem. Ja przestrzegam 7 przykazań, nie 10, bo 7 uważam za grzech, 3 nie. To nie jest grzech. To się Kościół myli. Można, no można, ale co z tego? I zobaczcie teraz, tego się nie da kleić. Bo nawet jeśli weźmiemy i zaczniemy to kleić i składać, to co zostaje? Rysa. Zostają ślady. I ludzie tak czasami próbują poskładać jeszcze, próbują to jeszcze jakoś kleić. Ludzie to próbują jakoś kleić. To się nie da. Są zranienia, są pęknięcia, są rysy. To się nie da. Człowiek tego nie oszuka. Po prostu człowiek nie oszuka. I teraz zobaczcie, jak jest człowiek bez łaski uświęcającej, no bo stracił łaskę uświęcającą z grzechu ciężkim. Jak Pan Bóg tu ma nalać pełno łaski? No jak ma nalać? Naleje. Trochę może naleje, zależy jak się poczaskał. Nie? To trochę może naleje, ale jak się szczaskał całkowicie, to co naleje? I co, Pan Bóg nie daje łaski? Pan Bóg nie chce cię uzdrowić? Jak się poczaska jeszcze bardziej, to już nic nie ma, już nic nie ma. Sytuacja po kilku grzechach ciężkich. Bo grzech rodzi grzech. Grzech ciężki rodzi grzech ciężki. I co tu można nalać? To nie można nic nalać do tego naczynia. Pan Bóg nie da rady. Pan Bóg by chciał lać codziennie, o każdej godzinie, porze dnia i nocy Bóg dałby łaskę. Dlatego mówimy dzisiaj, że jest godzina miłosierdzia, że Pan Bóg daje swoje miłosierdzie. Powiedz ludziom, że jestem pełen miłosierdzia, ale miliony ludzi na świecie nie chcą mojej łaski. To nie, że oni mówią, że nie chcą. Oni może mówią, że chcą. Ale nie każdy, który mówi Panie, Panie, nie ten, kto mówi, tylko ten, kto się spowiada. Ten, kto się oczyszcza, otrzymuje tą łaskę. Rozumiecie? Wtedy otrzymam od Boga miłosierdzie. Pan Bóg w swoim niezrównanym miłosierdziu potrafi zrobić to, czego ja nie potrafię. A co potrafi zrobić Pan Bóg? Pan Bóg daje ci nowe. Całkiem nowe. Czyste. Idealne po spowiedzi. Pan Bóg przywraca ci swoje święte, czyste sumienie. Bóg tak robi. Chrystus taki właśnie jest. Pan Bóg chce ci zaraz dać nowe. I zobaczcie, to co się potłukło, Bóg do tego nie wraca. Bóg nie zbiera tych kawałków. Bóg tego nie klei. Bóg na to nie zwraca uwagi. Pan Bóg daje nowe i mówi, idź już i nie grzesz więcej. Idź. Od tej chwili wszystkie twoje grzechy są ci przebaczone. Jesteś nowym człowiekiem. Możesz zacząć od nowa. I tu się będzie wlewać na nowo łaska Boża. To jest rewelacja. To jest właśnie spowiedź. Ale jeżeli ty nie rozumiesz tego, to nic ci Pan Bóg nie da. Pan Bóg nie może ci dać tego nowego, jeśli zostawiasz jeszcze te stare okruszki. A są też jeszcze tacy figlarni mistrzowie, że na przykład wezmą sobie plastikową szklankę. A. Bo oni tą pierwszą potłukli i wezmą sobie plastikową szklankę i ta plastikowa spadnie i się nic nie stanie. A mówię, ja mam, ja Boga nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję Boga. Po co mi Pan Bóg? Przepraszam, ktoś rozwalił małżeństwo, zrobił sobie następne, cywilne, ma plastikowe. I on nie potrzebuje Boga. Po co?
nie oszukuj. Lepiej się przyznać. Lepiej się przyznać, to Pan Bóg coś wymyśli. Ja mówię teraz do osób, które na przykład żyją w związkach cywilnych i nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Również trzeba się przyznać. Również trzeba powiedzieć, Boże, zgrzeszyłem. Jest tak, a tak. Bóg też kocha osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych. I też poradzi tym problemom. Ale pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu. Ale nie róbmy tak, że my bierzemy plastikowe od kogoś innego, mówię, ja mam. Zmienię se kościół. Pójdę se gdzie indziej. Dostanę coś innego. Pójdę do ewangelików, protestantów. Tam jest inaczej. Pójdę sobie do adwentystów, baptystów. Tak ludzie robią. Tak ludzie robią. Czego się boją? Boją się tego, że Pan Bóg da im nowe życie, nową szklankę. Szatan kupił twoje milczenie. Szatan kupił to, że nie chcesz przyznać się do swoich grzechów. I zobaczcie, jakie to jest też przewrotne. To jest, z jednej strony to jest takie łatwe. I to jest tak szybko możliwe, bo to jest możliwe już dzisiaj, żeby pójść do salonu piękności i dzisiaj się odnowić i mieć nowe życie w sobie. To jest takie proste z jednej strony, iść do spowiedzi. A z drugiej strony to jest takie ciężkie i trudne uwierzyć, że to jest możliwe. Czy na pewno Pan Bóg mi przebaczy? A wszystkie moje grzechy? A czy mam mu powiedzieć o wszystkim? A boję się. A może jutro? To jest takie trudne. Znowu to jest strasznie trudne. To dotyka czegoś, co jest bardzo intymne i głębokie w człowieku. To dotyka mnie. Ale właśnie zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Chrystus jest mistrzem. Chrystus jest królem twojego życia. Nie ty. Chrystus jest mistrzem i panem twojego życia. Jeśli oddasz mu swoje życie, on cię będzie prowadził. On cię będzie strzegł. On ciągle będzie ci dawał nowe szklanki. On ma pełne składy szklanek. Tego nigdy nie braknie. Nie ma możliwości, żeby brakło Bożego miłosierdzia. Pan Jezus chce odkupić każdego człowieka, ponieważ jeszcze jest szansa, żeby się nawrócili. Jeszcze jest szansa, żeby się wyspowiadali. Jeszcze jest szansa na ich nawrócenie.